Witam serdecznie w drugim odcinku programu Lubuskie Legendy. Dzisiaj jesteśmy w Starym Kurowie, gdzie na co dzień pracuje Zenon Burzawa. Witam serdecznie panie Zenonie, obecnie trener czwartoligowego Meprozetu, ale też legenda gorzowskiego Stilonu i król strzelców polskiej ekstraklasy sezonu 93-94 w barwach Sokoła Pniewy. No i właśnie, zanim porozmawiamy o tej trenerce, oczywiście chciałbym pana spytać o początki, bo to jest rok 1978. Wojcieszyce, tam to wszystko się zaczęło, pierwsze minuty w seniorskich, że tak powiem, barwach. No właśnie, o te początki chciałbym pana spytać, jak to wyglądało? Początki to przede wszystkim to był mój pierwszy klub z prawdziwego zdarzenia. Bracia mnie namówili na treningi w SHR-ze Wojcieszyce w juniorach, bo miałem 17 lat. No fajnie to wyszło, bo już w pierwszym meczu strzeliłem 2 bramki, w drugim meczu strzeliłem 8 bramek w juniorach i szybciutko mnie przerzucili do seniorów. Tam się trochę zderzyłem z bardziej fizyczną piłką i nabrałem trochę ciała przy okazji, później armia, Skwierzyna i tak się potoczyło. Lata 83-1992 to gra w Stilonie Gorzów. 9 lat, 270 meczów, 86 bramek, tak mówią statystyki. Kawał czasu, czy to jeden z piękniejszych momentów pana przygody, pana kariery piłkarskiej? Na pewno. Ja chodziłem na mecze Stilonu, jeszcze grając w Barlinku. No, moim marzeniem było zagrać w Stilonie, zresztą chyba jak wielu innych młodych ludzi, chociaż już nie byłem taki młody. No więc ucieszyłem się w momencie, kiedy przyjechali na rozmowy ze mną. Zgodziłem się bez wahania, automatycznie i od 1983 roku. Tak. No te 9 lat pod rząd reprezentowałem barwy Stilonu. Te lata 90. to też walka ze Stilonem o pierwszą ligę z perspektywy czasu. Czego tak naprawdę wam zabrakło? Oj, przerabiałem to już kilkanaście razy do tej pory. Nie mam pewności, co nam zabrakło. No na pewno chyba trochę też umiejętności. Trochę też szczęścia, ale no dwukrotnie byliśmy blisko awansu do ekstraklasy, do pierwszej ligi wtedy. No ale się nie udało, to było moje marzenie i w związku z tym też była moja taka decyzja odejścia ze Stilonu w momencie, kiedy zrozumiałem i moje marzenia prysły, że nie zagram w pierwszej lidze ze Stilonem Gorzów. Otrzymałem ofertę z Pniew, gdzie tam perspektywy awansu były bardzo realne. Przeszedłem w październiku, tak, w październiku 93 roku, drugiego, przepraszam. No to tam jako drugoligowiec wywalczyliśmy ten awans, ja tam strzeliłem parę bramek. No ale nikt się tego nie spodziewał, że po awansie do pierwszej ligi z takiej małej miejscowości, no rzekomo znany zawodnik, bo byłem znany w Polsce jako drugoligowiec, jako tam solidny drugoligowiec, ale nikt się nie spodziewał, że zrobię króle strzelców i to w takim stylu. Dla pana też to było troszkę zaskoczeniem, że tych bramek tyle pan strzelił, czy czuł pan, że wtedy to faktycznie jest ten pana czas i praktycznie co pan nie kopnie, to wpada? No też było zaskoczenie, oczywiście, bo ponieważ nikt się tego nie spodziewał, ja się nie spodziewałem, bo to był jednak awans do pierwszej ligi. To była liga wyżej i przeciwnik, każdy jeden przeciwnik już jest inny, lepiej grający organizacyjnie na boisku i poza boiskiem. Ale no mówię, no trafiłem akurat na dobry zespół pod kątem współpracy między kolegami. Uwierzyli we mnie, zresztą wierzyli od początku, że mogę zrobić niespodziankę. I niby się lekko śmialiśmy pod nosem jeden do drugiego, że zobaczysz, zrobisz niespodziankę, zobaczysz, będziesz jeszcze królem strzelców. I tak niektórzy po prostu to wykrakali. Ta pierwsza liga, król strzelców, czy
Czy liczył pan, czy czuł pan, że może być coś więcej? Tutaj myślę o powołaniu do reprezentacji, no bo tego chyba zabrakło w tym okresie, prawda? Kiedy w takim tym przysłowiowym gazie pan był. Tak, ale trzeba zwrócić uwagę, że wiek już swoje robił. Miałem 32 lata i no, ciężko było myśleć już o reprezentacji na zasadzie, że to jest powiedzmy rok, dwa, trzy. No, teraz w tej chwili jeszcze zawodnicy w wieku 36 i w górę jeszcze potrafią grać w reprezentacji. Ja wówczas o tym nie myślałem, aczkolwiek prasa dużo dała, prasa się domagała, żeby spróbowali mnie w reprezentacji. Była nawet taka szansa, sparing chyba był, nie pamiętam już gdzie, ale chyba na Śląsku. Był sparing z jakimś zespołem międzynarodowym i wszyscy liczyli, że mnie powoła trener, ale tego nie zrobił. Śmiałem się, bo on się wypowiadał, że jak będę strzelał bramki Górnikowi Legii, to może mnie powoła. A ja i strzeliłem i Górnikowi, i Legii, ale mnie nie powołał. W sumie szybko opuszcza pan Pniewy i próbuje swoich sił za granicą, ale tamten epizod zagraniczny też był krótki, prawda? Co tam poszło nie tak w tej przygodzie? No, żebym ja się spodziewał tego, co mnie będzie czekało, to w życiu bym się nie zgodził na taki transfer. O dziwo, w ogóle to był transfer błyskawiczny po rozegraniu mi pierwszego meczu nowego sezonu. No, wiem, że na trybunach byli obserwatorzy z Francji. Nie wiedziałem kto. No, po meczu się okazało, że już mieli i wykupione bilety i wszystko było już dogadane, jeśli chodzi o kluby. Natomiast tylko czekali na moją decyzję. Po meczu rozmawiałem i z dyrektorem sportowym, i z wiceprezesem, i z prezesem, i wszyscy mnie tak namawiali, żebym skorzystał z tej oferty, że to jakaś szansa finansowa. No i tak troszeczkę pod namową tych ludzi i po rozmowie z rodziną zdecydowałem się jednak, że spróbuję. No, ale okazało się później, że nie dotrzymali umowy. Nie, jeśli chodzi o pieniądze, w momencie podpisania kontraktu mieli przeleć tam jakąś tam kwotę pieniędzy na moje konto. Tego nie zrobili. Zaczęli się jakoś tam tłumaczyć dziwnymi sprawami, że nie mam pozwolenia na pracę i tak dalej. I ostatecznie skończyło się tak, że samodzielnie, sam na własny koszt musiałem wrócić do Gorzowa. Tutaj też wspomniał pan o tym wieku zawodnika w kontekście reprezentacji Polski, ale tak jak spojrzymy, to 32 lata Sokół Pniewy, później 34 lata ten wyjazd za granicę. Czy nie ma pan poczucia, że można było pewne ruchy zrobić wcześniej, czy powiedzmy w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach nie miał pan możliwości, żeby w wieku powiedzmy 20 iluś lat spróbować swoich sił w silniejszej lidze? No bo też wiemy, że no teraz ten wiek to już jest zaawansowany. Wtedy, tak jak pan powiedział, no to ta biologia też trochę inaczej wyglądała. Z perspektywy czasu oczywiście na pewno zrobiłbym wiele rzeczy inaczej. Ale żałować nie żałuję. Ja miałem swoje 5 minut w Ekstraklasie. Miałem też swoje piękne chwile w Gorzowie, właśnie reprezentując barwy Stylonu. Gdzie naprawdę je wspaniale spotykam do tej pory. Byłem kierownikiem sieradzkim, się przyjaźnimy i często się spotykamy i rozmawiamy i wspominamy, co można było zrobić no, na te czasy. Mogłem zrobić, mogłem się uprzeć i powiedzmy zdecydować się na transfer, ale z tego nigdy nic nie wychodziło, bo jak mnie się nie chciało, za przeproszeniem, bo byłem związany tak z rodziną i z Gorzowem, jak i klub za bardzo też nie był chętny na to, żeby mnie gdzieś oddać. Ale ostatecznie nie żałuję tego, że zostałem w Gorzowie i że tak się losy moje potoczyły. Aczkolwiek
Może jakbym się urodził 20 lat później, to może by było inaczej. Po zakończeniu kariery zajął się pan trenowaniem. Aktualnie jesteśmy w budynku klubowym Prozetu Stare Kurowo. Logo na piersi, nowy budynek klubowy, nowe szatnie. Natomiast ten sezon, tak jak też rozmawialiśmy, będzie dla was bardzo ciężki, bo ten półmetek wskazuje, że to jednak będzie walka o ligowy byt. Będzie ciężki, no naprawdę będziemy się musieli skrobać. Aczkolwiek tak z perspektywy czasu tak można się było tego spodziewać, że może taki nastąpić dołek. Śmialiśmy się troszkę, że zrobiliśmy, prezes naprawdę się postarał, żeby zrobić szatnię. Żeby zrobić nowy ten budynek, gdzie właśnie się znajdujemy. Tylko się śmialiśmy, że zrobiliśmy takie fajne rzeczy, ale żeby nie na okręgówkę. Są problemy, tak ja przewidywałem, że takie mogą być problemy, zwłaszcza kadrowe. No będziemy się naprawdę, za przeproszeniem, skrobać, żeby się utrzymać. Bardzo byśmy chcieli, ale jeżeli się nie uda, to świat się nie zawali po prostu. Trzeba będzie grać w okręgówce, zbudować na nowo zespół, bo taka jest kolej rzeczy. Panie trenerze, i na koniec chciałbym spytać o nasze województwo, tak że powiem globalnie, bo doskonale zna pan realia, doskonale zna pan infrastrukturę. Aktualnie mamy cztery zespoły, w trzeciej lidze. Dawno nie mieliśmy takiego wyniku, ale pytanie, co dalej? No bo tutaj wspominamy piękne pana czasy, ale z całym szacunkiem, to są czasy już bardzo odległe. Chcielibyśmy mieć coś tu i teraz. Jak pana zdaniem wygląda ta przyszłość? Czy widzi pan szansę któregoś z zespołów na grę, choćby w drugiej lidze? Moje marzeniem jest, żeby któryś zespół z Lubuskiego przynajmniej grał w pierwszej, w drugiej, w pierwszej lidze. Ale ja już to kiedyś się wypowiadałem się na ten temat. Nie ma co się oszukiwać, tu są potrzebne pieniądze. W każdym klubie są potrzebne pieniądze, ale jeżeli klub wiodący, przykładowo Lechia, Zielona Góra czy Stilon Gorzów czy Warta, będą mieli naprawdę pieniądze, po prostu pieniądze. Znajdzie się taki, za przeproszeniem, fanatyk piłki nożnej, który ma pieniądze i zainwestuje, to oczywiście, że to jest możliwe. To się wiąże, ja cały czas będę to podkreślał, to się wiąże cały czas z pieniędzmi. Jeżeli masz pieniądze, możesz sobie ściągnąć zawodników, zaproponować im mieszkanie, dożywianie, wyżywienie, obojętnie jak to nazwać. I ściąga się takich 5-6 zawodników, którzy ciągną cały ten wózek, jeśli chodzi o zrobienie awansu. I tak się robi. Oczywiście nie zapomina się o swoich zawodnikach. To jest normalne. To tak jak było w Stilonie. Stilon kiedyś to była wielka fabryka produkcji zawodników, tak? Teraz już jest prawie już jej nie ma. Ale nadal jest ten Stilon, czy ta Lechia Zielona Góra, nadal ma możliwości, ale nie finansowe. Myślałem, że zakończy pan troszkę optymistycznie, że wskaże kogoś, kto ma największe szanse, ale... Przykro mi. Ja patrzę realnie na to, że jeżeli ktoś naprawdę się znajdzie, za przeproszeniem, taki sponsor, który jest fanatykiem piłki, poświęci czas, pieniądze własne, plus jeszcze tam oczywiście miasto, jeżeli pomoże, to tak, to w to uwierzę, inaczej nie. Tak chciałem spiąć klamrą naszą rozmowę, ale chyba nam pozostanie znowu, że tak powiem, pasjonować się pojedynczymi przypadkami, jak choćby pana osobą, i w następnych latach tymi właśnie indywidualnymi występami na wyższym poziomie. Choćbyśmy obaj na pewno chcieli, żeby to był jednak klub z województwa lubuskiego. Po cichu liczę, że się doczekamy. I to jest optymistyczne zakończenie. To jest optymistyczne. Szanowni Państwo, Zenon Burzawa, a obecnie trener MPRZ-u Stare Kurowo, ale tak jak mówiliśmy, legenda gorzowskiej piłki, były król strzelców Ekstraklasy, sezon 93-94 był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy za gościnę. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.